Już 15 lipca Warszawa jako jedyne miasto w Polsce zyska drugie lotnisko pasażerskie. Na tydzień przed uroczystym otwarciem wszyscy chętni mogli przetestować modlińskie lotnisko. Zasymulowano sytuację jednoczesnej odprawy kilku samolotów. Testy wykazały, że bez wątpienia potrzeba będzie jeszcze kilku kosmetycznych poprawek w funkcjonowaniu portu. Ponadto z okazji dni otwartych na wielkim parkingu przygotowano festyn dla zainteresowanych lataniem w każdym wieku. Radośnie i piknikowo w Parku Sowińskiego na Woli rozpoczęła się organizowana przez miasto stołeczne Warszawa akcja Lato w mieście 2012. Przygotowano m.in. 138 punktów dziennego pobytu dla 13 tysięcy uczniów, 176 punktów zajęć specjalistycznych. Jak co roku będzie można spędzać lato w mieście na sportowo w około 70 obiektach sportowych, halach, pływalniach czy boiskach. Nie zabraknie ciekawych zajęć edukacyjno-kulturalnych. Będą zajęcia w Centrum Nauki Kopernik i zwiedzanie Fabryki Krówek, turnieje w Wiosce Indiańskiej i 60 wycieczek po Warszawie. W stolicy zrobiło się ciepło, ba, gorąco. Już po raz trzeci w miejscach, przez które przewija się najwięcej osób, ustawiono kurtyny wodne. Kurtyny nie tylko chłodzą i odświeżają powietrze, tworząc rozkoszną wodną mgiełkę, zachęcają do bezpośredniego kontaktu z wodą. Nie tylko najmłodszych. W okresie tej fali upałów kurtyny wodne świetnie się sprawdzają. Na rynku Nowego Miasta spektakl Pandora Polskiego Teatru Formy, dawniej współczesnego teatru pantomimy. W ramach 20. jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Sztuka Ulicy w 20 miejscach Warszawy odbywają się niezwykłe przedstawienia. Pandora to spektakl ruchu, pantomimy i tańca, który powstał na kanwie dramatu Wariat i zakonnica Stanisława Ignacego Witkiewicza. Festiwal potrwa do 15 lipca. W letnim salonie muzycznym stolicy gra Justyna Lachman, studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, mimo młodego wieku laureatka wielu konkursów krajowych i zagranicznych. Od ponad 50 lat w warszawskich Łazienkach od połowy maja do końca września w każdą niedzielę o 12 i 16 odbywają się koncerty muzyki Fryderyka Chopina. Przy okazji warto odwiedzić warszawskie Łazienki letnią porą. www.um.warszawa.pl